Nasi polscy i węgierscy bracia tu na tym placu. Immáron a hetedik békemenet alkalmával. Już zebraliśmy się tu z powodu siódmego już marszu pokojowego. Kedves barátaim, ma egész Európa, és így természetesen Magyarország is rendkívül megosztott, két szembenálló erő küzd egymással. Drodzy przyjaciele, w dniach dzisiejszych cała Europa jest na dwie części rozdarta, tak samo jak Polska i Węgry. Dwie siły walczą ze sobą zasadnicze. Az egyik oldalon állunk mi. Po jednej stronie stoimy my. Akiket ők, a velünk szemben állók, a következőképpen szoktak jellemezni. Których oni, stojący po drugiej stronie, zazwyczaj charakteryzują w taki sposób, to znaczy nas. Szerintük mi vagyunk a konzervatívok, a maradiak, az elmaradottak. Według nich to my jesteśmy konserwatywni, my jesteśmy zaściankowi. Mi vagyunk azok, akik bezárkózunk a nemzeti tudatba. To my jesteśmy ci, którzy zamykamy się w ideologii narodowej. Mi vagyunk azok, akik kizárjuk magunkat a modern világból és a modern Európából. My jesteśmy według nich ci, którzy eliminujemy się z Europy, która jest bardzo nowoczesna. És természetesen mindentől logikusan következik, hogy nacionalisták vagyunk, sovinisták vagyunk, sőt, fasiszták is vagyunk. És według nich z tego wszystkiego jedno się wywodzi, że jesteśmy nacjonalistami, sovinistami i jeszcze dodatku faszystami. Ők pedig saját magukat európainak, haladónak és modernnek gondolják. A oni samych siebie oceniają jako Europejczyków, którzy popierają rozwój i są bardzo nowatorscy. És nem győzik hangsúlyozni, hogy egyedül és kizárólag ők képviselik a modernitást és Európát magát. I zawsze podkreślają, że to tylko oni, wyłącznie oni reprezentują nowoczesność i europejskość. Ehhez képest, kedves barátaim, az igazság az, hogy ők velünk szemben álló erők, ők kétdimenziós emberek. A prawda jest taka, że ci po drugiej stronie, którzy są przeciwko nam, reprezentują ludzi, którzy są dwuwymiarowi. Az ő számukra semmi más nem létezik, csak az egyén, az individuum és a szabadság. Dla nich nic innego nie istnieje, tylko jednostka, individuum i wolność. Ellenben a szabadságról azt gondolják, hogy az valami olyan elvont dolog, amit soha nem tudunk a maga teljességében megélni, de az egész életünk célja az, hogy ezt megpróbáljuk. Natomiast o wolności myślą, sądzą, że to jest coś całkiem, jakaś teoria, teoretyczna sprawa, której w całym życiu nie możemy zrealizować, tylko można o niej mówić. Ők megfosztottak vallási identitásuktól, nemzeti identitásuktól, a családi identitástól, és éppen most fosztják meg magukat a nemi identitásuktól is. Oni już nie mają identyfikacji narodowej, ani religijnej, ani rodzinnej. I akurat teraz starają się pozbyć się swojej identyfikacji płciowej też. A szabadság önálluk már ott tart, hogy 72 féle nemi identitásban válogatnak. U nich wolność to jest jednoznaczna z tym, że mogą sobie wybierać pomiędzy identyfikacją, tożsamością płciową. Mają na to 72 możliwości do wyboru.
Mi konzervatívak vagyunk, nekünk elég kettő is. My jesteśmy konserwatystami. My, nam wystarczą dwie tożsamości płciowe. És az a helyzet... Az a helyzet, kedves barátaim, bármit is mondanak ma ők, Európa ma mi vagyunk. I drodzy przyjaciele, prawda jest taka, że oni cokolwiek powiedzą, Europą dzisiaj jesteśmy my. Mi, mi és csak mi. My. Képviseljük azokat az eszméket, azokat az értékeket, amelyektől Európa, Európa lett. My i tylko my reprezentujemy te wartości, dzięki której Europa stała się Europą. Mi még tudjuk, mit jelent az Isten. My jeszcze wiemy, co to oznacza Bóg. Mi még tudjuk, mit jelent a nemzet és a haza. My jeszcze wiemy, co to znaczy naród i ojczyzna. Mi még tudjuk, mit jelent a család és a gyerek. My jeszcze wiemy, co to oznacza rodzina i dziecko. És mi még tudjuk, mit jelent a férfi és az asszony. I my jeszcze wiemy, co to oznacza mężczyzna i kobieta. Kedves barátaim! Drodzy przyjaciele! Végezetül, ha már itt állunk Ben József szobránál. Na koniec, jeśli już tu stoimy przed pomnikiem Józefa Bema. Hogy mondjak el önöknek egy szimbolikus történelmi példázatot? Chciałbym opowiedzieć o historycznej przesłance szymbolicznej. Ben József a magyar szabadságharc hőse volt. Józef Bem był bohaterem węgierskiej wolności. A szabadságharc bukása után sok társával együtt a török az oszmán birodalomba kényszerült, oda menekült. Po walce wolnościowej na Węgrzech był zmuszony z wieloma swoimi kolegami do Imperium Osmańskiego, do Turcji. Az orosz cár Bem József kiadatását kérte a török portától. Cár Rosji prosił o wydanie Józefa Bema i kolegów z Turcji. A török porta pedig azt mondta, hogy szívesen kiad bárkit, aki hozzájuk menekült, kivéve azokat, akik felveszik a muszlim vallást. A Imperium Oszmańskie powiedział, że wszystkich bardzo chętnie wydadzą, którzy do nich przybyli o azyl, z wyjątkiem tych wszystkich, którzy przyjmą wiarę muzułmańską. Ben József, József Bem. A hívő keresztény katolikus lengyel szabadsághős az életét mentve kénytelen volt felvenni a muszlim vallást. Józef Bem, ten Polak, te chrześcijań, ten bohater walk wolnościowych w Polsce na Węgrzech, był zmuszony, żeby swoje życie ocalić, przyjąć wiarę muzułmańską. És attól fogva haláláig, vagyis még két éven keresztül, Murád pasaként, Aleppóba száműzve volt a török hadsereg tagja. I od tego czasu, jeszcze do końca swojego życia, przez dwa lata, żył jako pasza Murad na terenach Imperium Oszpańskiego. Aleppo. A sorsa máig ható jelkép és üzenet nekünk is. I jego los jest do dnia dzisiejszego dla nas bardzo ważną przesłanką. Máig ható üzenet az, hogy soha többé ne érkezzen el egy olyan világ, amikor az életünkért cserébe le kell mondjunk a saját hitünkről. Ja, przesłanka jest taka, to żeby nigdy w życiu więcej nie było takiego świata, nie przyszły takie czasy, że za nasze życie, żeby ochronić, ocalić życie, żebyśmy musieli zrezygnować z własnej wiary. És azt is gondoljátok végig, hogy ma József Bem szülővárosában, Tarnovban, hat márványoszlopon nyugszik, ég és föld között lebegve egy kőszarkofágban, mert a lengyelek ugyanúgy
hősükként tisztelik Bemet, mint mi, de mert áttért a muszlim vallásra, nem nyugodhat megszentelt katolikus lengyel földben. I przemyślcie też to, że dzisiaj Józef Bem, który jest pochowany w Tarnowie, leży w sarkofagu na sześciu wielkich filarach, ponieważ nie mógł spocząć w chrześcijańskiej ziemi przez to, że przejął wiarę muzułmańską. A mi feladatunk az, hogy megőrizzük temetőinket, megőrizzük a bölcsőinket, és megőrizzük azt a kultúrát és azt a civilizációt, amit ezer éves nemzetekként megörököltünk az őseinktől. A naszym zadaniem jest to, żeby obronić, ochronić nasze cmentarze, nasze kolebki i tę całą cywilizację wielotysiącletnią, którą tu reprezentujemy w Europie. E kötelességünk jegyében induljunk most át a hidon, át a nemzet főterére, együtt lengyel testvéreinkkel, és hallgassuk meg a magyar miniszterelnök ünnepi beszédét. Köszönöm a figyelmet! To jest naszym obowiązkiem, więc imieniu tego obowiązku my teraz raz